Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że wystawcy skorzystali z naszego zaproszenia, że Państwo jesteście, że w końcu możemy zażyć troszeczkę normalności. My się bardzo cieszymy, że Was widzimy, bo tęskniliśmy mocno za Wami, za imprezami, za możliwością pokazania Państwu przybliżenia kultury. Tak jak Tomasz Kucharski, wójt gminy Olsztyn, powiedział, rzeczywiście z powodzeniem po raz piąty organizujemy ten festiwal. Gmina Olsztyn jest bardzo gościnna, świetna do współpracy, dlatego ta współpraca tak dobrze funkcjonuje. Zapraszamy Państwa oczywiście do stoisk winiarskich, do wystawienniczych, do biżuterii, serów, chleba, olei, tego wszystkiego, co dla Państwa przygotowywaliśmy tutaj. Starannie, żebyście mogli z tego skorzystać. Jest bardzo bogata oferta kulturalna. I tak jak mówię, no, cieszę się przede wszystkim z tego, że Was widzę. To jest najważniejsze dla nas, bo strasznie wszyscy w Regionalnym Ośrodku Kultury tęskniliśmy za widzami. A teraz, jeśli już jestem przy głosie, to też chciałam podziękować Bartkowi Osunkowi, który po raz piąty już prowadzi ten festiwal i nigdy nam nie odmówił, przyjeżdża do nas z dalekiej Warszawy. Bardzo się cieszymy, Bartku, i dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję i Państwu, naprawdę. Bardzo dziękuję. I proszę Państwa, zaprosiłabym tutaj na scenę przewodniczącego, panią wiceprzewodniczącą Stanisława Gmitruka, pana radnego, na scenę. Zaprosiłabym też naszego Bachusa z bagdankami, no bo czas otworzyć ten festiwal, czas przekazać władzę Bachusowi. Zapraszamy serdecznie. Państwa również. Bachus, drodzy Państwo, i bachantki. Co roku taka tradycja wyjątkowa, bo wino to oczywiście musi być Bachus. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy. Ja jeszcze tylko dodam, że nasze bagdanki są z Częstochowskiego Teatru Tańca Dziewczyny, które też towarzyszą nam od początku. Drodzy Państwo, wielkie brawa dla organizatorów. Wielkie brawa, naprawdę, wielkie brawa. To jest wyjątkowa chwila, że możemy właśnie tutaj po tej przerwie spotkać się i uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. A teraz głos oddajemy Bachusowi. Prosimy bardzo. Tak, najpierw Bachus za chwilę dojdzie do słowa, a my teraz przekażemy mu klucz do gminy Olsztyn. Tak, dzięki któremu tutaj mamy przyzwolenie na wszelkie frywolne zabawy, degustacje, smakowania. Bachusie, czyń swoją powinność. Wielkie brawa. Od Bachusa słów parę. Co do wina, laicy niech się uczą, znawcy niech cieszą się wspomnieniem. Nikt nie leje młodego wina w stare miechy. Kochaj nas i odwiedzaj. Wszystko, co najlepsze, jest ledwo wystarczające. Więc pijcie i bawcie się. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Proszę Państwa, piąty festiwal sztuki i wina uważamy za otwarty. I brawa poprosimy. Drodzy Państwo, piękne wesny, szarość,
szary widzę w takim bardzo ciekawym kolorze, granat kolejny i czerwony. Wspaniały zlot, drodzy Państwo, który uczestniczy w Aleusz Sztuki i Wina. Piękne westwy, drodzy Państwo. Pasjonaci tych jednośladów. Tutaj mieliśmy okazję już parę chwil temu
było, kiedy ledwo chodził. Jeden z nim z czar. Matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest.
stworzył niedóg. Jak Józef Wejcie jest chyba jedynym kucharzem w Polsce, kiedy używał dla masła i śmietunki, nie? Ale chcę powiedzieć, że masło i śmietana są to produkty całkowicie jakie? Naturalne. Naturalne. Masło i śmietana są to produkty, które mają odczyn alkaiczny, czyli one są uniwersalne, one ani nie zakwaszają, ani nie odkwaszają, one po prostu nie działają w żaden sposób na nasze organizmy źle. Ja nie skarżę.